do pracy. Strasznie, że się to tak nie dzieje. Mhm. Darek, aby to było solidnie zrobione, to by to nie ruszyło. Nie?
Co? Zaraz kamery. No trzeba popatrzeć, niech się popatrzy. Nie robi ziemią, to jest straszna rzecz. Ale że cholera tak potrafiło tu ziemi, no. No odwrotnie, odwrotnie. Ale to nic to nie zrobiła ta woda tamta, tylko ta, co leciała po prostu. Ja
Serio, więc chodzę. Nie szkodzi. Dzień dobry.
Dobry wieczór, Joanna Budaj, zapraszam na ostatnie wyzwanie aktualności. Silna ulewa i gradowice, które przeszły wczoraj wieczorem nad Wołynią, zniszczyły most na rzece Młynówce. Nieprzejezdna jest droga krajowa z Wołyni do Lewajska. W okolicy podtopionych jest kilkadziesiąt gospodarstw. Burza, która wczoraj przeszła nad Wołynią, spowodowała, że gwałtownie rozgrały okoliczne rzeki, potoki, a także kilka stawów. Opady były tak intensywne, że ulicami płynęły potoki wody. Tak silny strumień w kilku miejscach uszkodził most na drodze krajowej z Wołyni do Leżajska. Taka Janna cała chmara była na niej, nie widoku, tylko błysk jeden i to się postawiła. I tyle było. Ta woda wszędzie pełna w korytarzach. Także skąd ta woda płynęła, że zerwała ten most? No tu w ogóle naokoło to stąd wylewało. Tam wystawy poobrywało, w ogóle wszystko tu ta woda szła. Po wczorajszej akcji prowadzonej przez kilka jednostek strażaków udało się ocalić od zalania przysiół atrakcji. Całą noc układano zapory z worków z piaskiem. Dzięki temu woda nie przedostała się do gospodarstw, tylko zalewała łąki. Tam wyjechali o godzinie 5 to do 4. Do 4 rano, nie spał pan? To nie spałem, godzinę, półtorej. Nie będę sobie rozwijać wszystko, bo teraz do wody wymyć, bo to wody jakie były brudne. Teraz strażacy myją sprzęt i suszą ubrania, ale czeka już jeszcze kilkudniowa akcja wysądowywania wody w piwnicy.